krótki wstęp dzisiaj, taki w temacie stara. Zrobiłem dla Was taki krótki odcinek, bo tam w starze się dużo dzieje. Znaczy, no generalnie się dzieje w temacie jego rozbiórki, co jest zawsze łatwiejsze, ale mamy nadzieję, że później też się tam go uda złożyć. Przynajmniej taki jest plan. Generalnie krótko, decyzja zapadła taka, że no nie robimy go na wersję wojskową, oryginalną, jak tam zwał, robimy go, to będzie Starlightowy, robimy go jakby uwspółcześniamy, w sensie zostawiamy całą mechanikę wszystko oryginalne, to co w starze jest dobre, nic nie zmieniamy. No delikatnie go stuningowaliśmy od razu, bo dostał turbinę i dostał przednią blokadę i tam podwójnego mechanika. Natomiast całe wnętrze, camper, wszystko robimy już na współcześnie, elegancko. Zewnętrzny jego wygląd będzie też zupełnie inny niż jest w tej chwili, będzie rajdowy. To jest druga taka ważna rzecz. Tak samo kabina współcześniamy, czyli to co możemy, żeby wygodniej się jeździło, zakładamy, że tym starym będziemy dużo jeździć, spędzimy w nim dużo czasu. To też jakby tam robimy. Będziemy dla Was montować krótkie takie materiały z postępu prac, dzieje się bardzo dużo. Teraz mamy przerwę, bo w sierpniu dopiero ruszamy. Mamy kilka aut rozgrzewanych, bo tam korba po Albanii też musi dojść do siebie. Staramy się odbudować rumburaka do ekstremalnych rajdów, ale stary jest jakby tutaj też priorytetowy i idzie tam dosyć szybko. No i co? I będziemy działać. Także mówię, prujemy wszystko ze środka z budy, prujemy kabinę, prujemy blach. Jest ogień, generalnie jest ogień, dużo pracy, robimy instalację, ma być fajnie, ma być wygodnie, natomiast to będzie camper taki mocno terenowy, mamy pomysły, żeby nim pojechać w trochę cięższy teren i wszystko co robimy nie będzie w skórach na super elegancko, tylko ma być nowocześnie, funkcjonalnie, ale też terenowo. Czyli jeżeli wjedziemy do wody, bo nawet zakładamy, że może nam się udać zalać kabinę i pakę, no to muszą być to materiały, które nie nasiąkają, które będzie łatwo doprowadzić do użycia. Tak samo jak z rajdu wrócimy, jak jesteśmy w rajdzie ekstremalnym, będziemy musieli spać w starze, będzie padał deszcz, jeżeli wejdziemy w brudnych kombinezonach, no to nie mogą to być takie rzeczy w środku, że będę się bał usiąść w kombinezonie z rumburaka, bo tam, nie wiem, będą musiał skórę do czyszczenia oddać, więc zobaczymy. Mam jakiś pomysł, jak ma to wyglądać, czy wyjdzie fajnie, czy nie. Wiem, że część z Was powie, że, nie, no, że zniszczyliśmy wojskowego stara. No trudno, myślę, że lepiej tak, niż żeby zgnił na złomie. No części może się spodoba, obserwujcie, no piszcie swoje uwagi, jak tam komuś coś jest, kogoś coś boli, serce krwawi. Części, które demontujemy, jeżeli ktoś chce ze starowców sobie wziąć, że tak powiem, to nie ma problemu, zapraszamy, jak ktoś tam chce jakieś oryginalne rzeczy, które będzie widać na filmie, że usuwamy, my ich nie niszczymy. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do kontaktu, chętnie oddamy, nie ma żadnego problemu. I tyle, kilka tam fotek z placu boju, będę wrzucał stopniowo takie materiały. Na razie pozdrawiam. Dziś pierwszy dzień zabawy z kamperem. Tak to wygląda. Dzisiaj robię instalację, próbuję tutaj odkuć instalację wodną. Tu mamy taki zlew, także wcześniej przygotowałem. Tu mamy taką blachę, pompę. I tak to wygląda. Czyli mamy jakąś pompę, która już nie działa. I pewnie zbiornik na szarą i czystą wodę. Także zaczynamy remoncik. Plan jest taki, że wypierdalam to wszystko, te zbiorniki. I robimy instalację ciśnieniową, nową od zera. Tu będzie blat i był zlew i wtedy na zewnątrz wychodzimy z przyjęciem pod prysznic. Dobra, w skrócie, to już jestem po małej demolce, pompa jak gdyby zlikwidowana. Bez porządnych żab się nie obyło, a tak wygląda zatarta pompa, to znaczy zardzewiała pompa, także tu z niej już nic nie będzie. I tu jeszcze kawał rureczki, także jeśli chodzi o instalację wodną, to wstępnie mamy rozebraną. Teraz jeszcze trzeba wytargać ten wielki zbiornik. Misja wykonana. Stare urządzenia sanitarne zlikwidowane. Tak wygląda zbiornik na wodę. Taki konkret. Tak wygląda. Po tym zbiorniku powstały właśnie te dwie dziury. Tu są resztki pedałów. Tu stolik pod umywalkę, dozowniki i umywalka. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Patryk, który siedział pod samochodem i trzymał śrubki, ponieważ jakiś nadgorliwy
monter w latach 80. Montował wszystkie rzeczy na takie długie śruby, które zardzewiały, tu widzicie. No i nie szło tego odkręcić, a od góry był łeb na śrubokręt. Ale daliśmy radę, także jest do przodu. Tu byłby blat, aż tam do końca. Ta szafka by wyleciała. Tu się lodówka nie zmieści, więc tu by był na narożniku zlew. Tam by była kuchenka gazowa i tu by były normalnie szafeczki zrobione. Także tutaj był ten kącik, byłby w 100% wykorzystany. I tam ta szafa w narożniku by została. I wtedy tam ta szafa w narożniku, ta wysoka i ta zielona, trzeba było zmatowić i na przykład też pomalować na szary, które będą wszystkie te ozdoby, żeby już było wszystko w jednym odcieniu. Dziś pierwszy dzień demolki, więc usuwamy wszystkie listwy i chcemy tu przywrócić jakiś kolor i blask, więc wszystkie maskownice, wszystko jest ściągane. Ściągam to wszystko, także tak tu widzicie, złomu jest mnóstwo. Wszystkie te uszczelki, uszczeleczki, to wszystko jest odkręcane i ściągane, żeby tutaj przywrócić blask. Pomalujemy to wszystko w jednym ładnym kolorze. Tu ta górna półka też została już zdjęta, tam leży na ziemi. A tak jak tu wygląda, widzicie, wszystkie listewki, wszystko, lampki, kable. Wszystko jest ściągane, będzie malowane, żeby ładnie wyglądało. A takie smaczki po odkręceniu listwy. Czyli tutaj by się ładnie, kurwa, smażyło. Niby jest zalane czymś, ale nieciekawie wygląda. Demontaż trwa w najlepsze. Teraz właśnie ściągam nasze wykończenie, jak gdyby, kampera. Czyli to jest zwykła płyta pilśniowa. A tak wygląda nasze docieplenie, czyli zwykły styropian. No i tak wsadzony jak wsadzony, tak. Szpar pełno, a tu jest najlepsze, o. I zimą, to tu będzie mostek, bo pod spodem tam jest normalnie dziura i podłoga. Więc trzeba to wszystko doszczelnić, tak samo jak tu. Więc musimy teraz podjąć decyzję, co dalej z tym, gdzie, jak to doszczelniać, czy to uszczelniać. Także wszystkie rolety już tu powoli zdjęte. Już pierwsza część elementów metalowych, listewek, została zawieziona do piaskowania. Zaraz będzie jechała druga część. Chcąc poprawić komfort podróżowania z starem, no trzeba cały czas kminić. Dlaczego? Tutaj mamy coś takiego, czyli fotel pneumatyczny. Generalnie jest niski. Po podniesieniu siłownik pneumatyczny wygląda tak, czyli będzie mógł pracować, pełna regulacja. Także fotel jest w częściach, bo musimy go zmierzyć. Już wygląda tak i tu jest tak. Teraz trzeba będzie wszystko przymierzyć i zobaczyć, czy się zmieści do stara, albo co trzeba przerobić. W opcji możemy dołożyć jeszcze podgrzewane fotele, grzane, i jeszcze dodatkowo regulowany podłokietnik. Tak wygląda zestaw foteli, których trzeba będzie zaadoptować do stara. Także tu pełna regulacja i będzie jeszcze elektryka. Jeszcze generalnie mamy 15 cm luzu, no ale plus jeszcze pneumatyka, więc trzeba będzie przerobić, brakuje nam jakieś 10 cm, żeby fotel się zmieścił i był w pełni pneumatyczny z bajerami. Dziś trochę od spodu smarowanie wszystkich kalminitek, wały, krzyżaki, trzeba wszystko przesmarować. Tak star wygląda od spodu, reduktorek i kolejne wały. I tak z ciekawości wam powiem, że łącznie jest 40 kalminitek do przesmarowania. Także po 3-4 strzały i tubka smaru wychodzi na jedną sesję smarowania. No ale trzeba smarować dobrym smarem, żeby wyprzeć wodę z krzyżaków, bo tu widać stary smar, tu już był smarowany, ale stary smar jest z wodą. My stosujemy smar niebieski, który się nie łączy z wodą i powinno być dobrze. Pozdrawiam.